Masyw Śnieżnika to najwyższa część polskich Sudetów Wschodnich z najwyższym szczytem Śnieżnikiem o wysokości 1425 metrów nad poziomem morza. To na szczycie tej góry stykają się granice trzech historycznych krain – Śląska, Czech i Moraw. Obszar masywu w większości znajduje się na terytorium Polski w powiecie kłodzkim na południu Dolnego Śląska. W granicach kraju znajduje się około 200 km kwadratowych masywu. Pozostała jego część, niecałe 80 km kwadratowych, leży w Czechach. Masyw Śnieżnika zwany jest też dachem Europy. To dlatego, iż stykają się tu także granice trzech europejskich zlewisk mórz – Bałtyckiego, Czarnego i Północnego. Najbardziej znane miejscowości polskiej części Masywu Śnieżnika to Międzygórze, Stronie Śląskie, Kletno i Kamienica. Miejsca te przed laty znane z produkcji kryształów czy wydobycia marmurów, po których pozostałością są nieczynne kamieniołomy, po upadku przemysłu musiały znaleźć sobie nową strategię rozwoju. Wybór wydawał się oczywisty. W Masywie Śnieżnika postawiono na rozwój turystyki. Właściwie to się rozpoczęło od transformacji samorządu. W pierwszej kadencji jak gdyby powstały pewne koncepcje, pewna strategia i następnie potem od roku 1994 nastąpiła realizacja tych zadań. To pierwszy efekt, który powstał, pierwszy moment, to była oczywiście budowa ośrodka narciarskiego Czarna Góra. To spowodowało, to stało się motorem takim rozwojowym, że zaczęły powstawać pensjonaty, zaczęły powstawać obiekty gastronomiczne, zaczęła powstawać baza turystyczna w postaci gospodarstw agroturystycznych. Po Czarnej Górze oczywiście powstała stacja narciarska Kamienica. No, to, co przyciąga tutaj turystów, to oczywiście jest jaskinia Niedźwiedzia. Po krótkim okresie czasu została uruchomiona kopalnia, dawna kopalnia uranu i podziemna trasa turystyczna w tej kopalni. Poszukiwaliśmy również czegoś, co można zaoferować turystom w lecie. Ten pomysł zrodził się jeszcze przed powodzią 1997 roku i po powodzi był realizowany. To była budowa zalewu, zbiornika retencyjno-rekreacyjnego w Starej Morawie. Do miejscowości Masywu Śnieżnika można dotrzeć drogą krajową numer 8. Już z okien samochodu podziwiać można przepiękne górskie krajobrazy. Rządni wrażeń kierowcy wybrać mogą też trasy mniej uczęszczane. To na przykład droga łącząca Złoty Stok i Orłowiec. Nawet latem trudna do pokonania trasa, zimą od kierowców wymaga ponadprzeciętnych umiejętności, odwagi i stalowych nerwów. Ale wrażeń widokowych docierających do podróżujących słowami opisać nie można. Ta droga to miejsce pielgrzymek miłośników rajdów samochodowych. Dokładnie tu 20 lutego 1993 roku podczas zimowego rajdu dolnośląskiego wypadkowi uległ Marian Bublewicz. Po zderzeniu z drzewem rajdowy wicemistrz Europy, siedmiokrotny mistrz Polski, zmarł w szpitalu. Tamte wydarzenia przypomina dziś ustawiony przy trasie pamiątkowy kamień. Obecnie Masyw Śnieżnika staje się popularny nie z powodu sportów motorowych. Coraz częściej spoglądają w tym kierunku turyści. Jedni poszukują dzikiej wciąż przyrody, inni korzystają z możliwości uprawiania sportów. Przed laty władze chciały stworzyć tu drugie Zakopane. W latach 90. przy wydatnej naszej pomocy powstał ośrodek sportów narciarskich Czarna Góra. Uważam, że była to bardzo dobra taka współpraca, świetnie owocująca do dzisiaj, świetnie wpływająca na region, na jego rozwój, na pracę dla ludzi, co jest też ważne. I my to widzieliśmy już wtedy i to doceniamy. Teraz tą turystykę narciarską rozwijamy. Zezwoliliśmy
po ustaleniach bardzo szczegółowych na poprowadzenie na terenie naszego nadleśnictwa szlaków narciarstwa biegowego, tego śladowego. Już powstał świetny projekt, jest aż 70 km szlaków do przebiegnięcia na tychże nartach. Pomagamy, tu współpracujemy ściśle z samorządem Stronia Śląskiego i pomagamy w urządzeniu teraz tych szlaków narciarskich. Ta pomoc będzie dotyczyła budowy wiatek, miejsc odpoczynku, miejsc postoju samochodów przy dojazdach do szlaków. Także jesteśmy otwarci i tego typu turystykę propagujemy wręcz, prawda? Pomagamy i sami zachęcamy do uprawiania tego typu turystyki. Ośrodek narciarski Czarna Góra ma ambicje stać się jedną z najprężniejszych stacji narciarskich nie tylko na Dolnym Śląsku, ale też w Polsce. Już teraz miłośnikom narciarstwa i snowboardingu oferuje ponad 10 km doskonale utrzymanych tras narciarskich, 3 koleje linowe i 7 wyciągów narciarskich. W ciągu godziny wywozi w górę 10 tysięcy narciarzy. Ośrodek dysponuje parkingami dla 1600 samochodów. Dobre utrzymanie tras zapewnia system sztucznego zaśnieżania. Przed początkującymi adeptami sportów zimowych swoje drzwi otworzyły 3 szkoły narciarstwa i snowboardingu. Teren ośrodka Czarna Góra jest bardzo urozmaicony. Ten teren pozwala na to, że możemy zarówno nauczać podstaw narciarstwa, jak i doskonalić na każdym poziomie umiejętności. W związku z tym wszyscy chętni znajdą tutaj dla siebie atrakcyjne tereny, od właśnie początkujących po tych, którzy doskonalą jazdę na nartach. Stworzyliśmy to miejsce z myślą o najmłodszych i staraliśmy się wykorzystać najnowsze te nowinki techniczne, które pozwalają jak gdyby usprawnić ten proces. Dysponujemy taśmą bieżną, która niewątpliwie tych najmłodszych, tym najmłodszym ułatwia poruszanie się na nartach, ale klucz do sukcesu tkwi przede wszystkim w kadrze. Dysponujemy profesjonalną kadrą, głównie są to młodzi ludzie, którzy pokończyli Akademię Wychowania Fizycznego, w związku z tym są to przyszli nauczyciele, a do tego fachowcy w dziedzinie narciarstwa i snowboardu, którzy posiadają uprawnienia Polskiego Związku Narciarskiego i Polskiego Związku Snowboardowego. Narciarstwo, raz, że jest to kontakt z przyrodą, dwa, ta wolność, którą daje możliwość właśnie poruszania się w terenie, bądź to przygotowanym, tak jak tutaj w ośrodku, bądź nawet nieprzygotowanym, jeżeli ktoś posiada wyższe umiejętności, no to właśnie ta swoboda, czyli prędkość, kontrola tej prędkości, no i ta aura, którą tutaj mamy. Kierownictwo ośrodka narciarskiego zapewnia, że inwestycje tu prowadzone dotyczą też bezpieczeństwa na trasach zjazdowych. W ramach Czarnej Góry występujemy tutaj jako GOPR. Pełnimy dyżury w okolicy od połowy grudnia do końca sezonu narciarskiego, który nie wiadomo jak długo potrwa. Na dzień dzisiejszy są bardzo dobre warunki. Im lepsze warunki, tym większe bezpieczeństwo na stokach, bo ludzie jadą wyznaczoną trasą, nie szukają sobie ścieżek. Trasy są zabezpieczone w miejscach niebezpiecznych siatkami. Dobrze oznakowane, dobrze przygotowane, wyratrakowane. Do tego jeszcze aura, która w tym roku jest wyjątkowo łaskawa dla narciarzy. Myślę, że wszystko jest naprawdę w najlepszym porządku. Są stoki te, które mamy przy dużym parkingu, bardzo płaskie. Jest tam wyciąg dla początkujących, wyciąg dla słabo jeżdżących, średnio jeżdżących. Stoki są średnio trudne, także myślę, że każdy znajdzie sobie coś dla siebie. Jest też stok atrasy, który jest wymagający i trzeba dobrze jeździć, żeby sobie tam dawać radę. Na pewno przynosi całość wielką frajdę. Jak widać, frekwencja jest dosyć wysoka. Tras mamy wiele, one są połączone. Można jechać od A do F na autostrady, przejeżdżając łącznikami i to nam zajmuje, można powiedzieć, pół dnia. W to i z powrotem, jak się przejedzie. To bawi, urozmaica czas, nie jeździmy jedną trasą góra-dół, która jest prosta i płaska, a urozmaicona, więc myślę, że bawi to każdego, kto tutaj przyjedzie.
przed sezonem zimowym już powinniśmy się troszeczkę poruszać, żeby nie na zimne i nie rozciągnięte mięśnie przyjechać na nartach. Trzeba się do tego troszeczkę przygotować. No nie da się podjechać samochodem pod sam wyciąg, założyć narty i jeździć. No niestety, trzeba się troszeczkę bardziej poruszać. Ludzie są bardziej świadomi tego z roku na rok. To widać po wypadkach, że jednak ludzie są lepiej przygotowani do sezonu narciarskiego, lepszy sprzęt, lepiej wyregulowany, lepiej przygotowany do jazdy. Czarna Góra to nie jedyny ośrodek narciarski w masywie Śnieżnika. Narciarze i snowboardziści upodobali sobie też Lądek-Zdrój i Kamienice. Miejsca te nie konkurują jednak między sobą, starają się współpracować i tworzą wspólną ofertę dla miłośników białego szaleństwa. Współpraca dotyczy też najważniejszych dolnośląskich zimowych kurortów. Powstał pomysł i wprowadzony w życie karnetu Sudety Ski. To jest karnet, który umożliwia jazdę w trzech ośrodkach narciarskich Sudetach po polskiej stronie, czyli Czarnej Górze, Zieleńcu i Karpaczu. My posiadamy swoją kartę, która w sprzedaży jest także online, kartę Black Card. W przyszłym roku ta karta dostanie kolejne uprawnienia. Są ośrodki w naszym regionie, które różnie prężnie się rozwijają, takie jak Lądek-Zdrój czy Kamienica. W przyszłym roku planują one budowę kolei linowych na swoich obiektach. Karta Black Card dostanie uprawnienia, że w tych trzech ośrodkach będzie można jeździć na jednym wspólnym karnecie. Między tymi ośrodkami będzie kursował bezpłatny skibus. Tylko na Czarną Górę w sezonie zimowym przyjeżdża 200 tysięcy miłośników sportów zimowych. Kolejne lata to bardzo dynamiczny rozwój ośrodka. Już w przyszłym roku zmieniamy kolej dwuosobową na szczyt Czarnej Góry. Będziemy budować tam kolej sześcioosobową wyprzęganą. Równocześnie będzie trwała wycinka terenów pod budowę ośrodka nieopodal Biała Woda. W 2015 roku będzie budowa kolei na Białej Wodzie i kolei linowej do apartamentów Czarna Góra. Nieopodal nas jest największa nasza inwestycja, budowa 9 budynków apartamentowych, gdzie w stanie chcemy pomieścić ponad 1500 miejsc noclegowych. Czarna Góra to także miejsce dla inwestycji. Tutaj można wspólnie z nami budować ten ośrodek. Posiadamy wiele terenów inwestycyjnych pod budowę hoteli, pensjonatów i innych działalności, takich jak szkoła narciarska czy wypożyczalnie sprzętu zimowego. Latem rejon masywu Śnieżnika staje się mekką miłośników jazdy na rowerze. Szczególnie popularny staje się tu downhill, czyli ekstremalna odmiana kolarstwa górskiego. Uprawiający ten sport korzystają z kolei linowych, by dostać się na szczyt Czarnej Góry i by później w jak najkrótszym czasie zjechać na dół. Na wytyczonych w parku rowerowym Czarna Góra trasach organizuje się nawet Mistrzostwa Polski w tej widowiskowej dyscyplinie. Dla turystów ceniących odpoczynek nieco mniej aktywny, gmina Stronie Śląskie kosztem kilku milionów złotych przygotowała tereny rekreacyjne w Starej Morawie, gdzie największą atrakcją jest zalew. Jest tu m.in. strzeżone kąpielisko, wypożyczalnia sprzętu wodnego czy punkty gastronomiczne. Lustro wody o powierzchni około 5 hektarów i do tego pełne zagospodarowanie z polem namiotowym, z polem biwakowym, z sanitariatami, z przebieralniami itd. Uważamy, że tylko takie rozwiązanie pozwoli na przyciągnięcie turystów. Władze Stronia Śląskiego patrzą też na szczyt Śnieżnika. Ważną jeszcze jedną rzeczą jest, to w tej chwili opracowywana jest dokumentacja, powrót do pewnej tradycji, mianowicie na Śnieżniku znajdowała się wieża widokowa. Ta wieża widokowa to był pewien symbol ziemi kłodzkiej, nie tylko ziemi strońskiej, ale ziemi kłodzkiej, widoczny z różnych części ziemi kłodzkiej i nie tylko. I chcemy dążyć do tego, ażeby tą wieżę odbudować. To był następny element, który pozwoliłby na przyciągnięcie turystów, a jednocześnie powiązane jest to z pewnego rodzaju ochroną przyrody, bo w tej chwili po kopule Śnieżnika, płaskiej kopule Śnieżnika, turyści rozchodzą się we wszystkich kierunkach, gdzie tylko jest to możliwe, jest to rezerwat przyrody. Wówczas myślę, że ten ruch zostałby odpowiednio skanalizowany, można by było wejść na tą wieżę i
zobaczyć cały tutaj horyzont i krajobraz najbliższej i dalszej okolicy. Władze gminy zapewniają, to nie koniec inwestycji w rejonie masywu Śnieżnika. Tu o rozwoju turystyki myśli się na pierwszym miejscu. Rolą gminy jest przygotowywanie terenów dla przyszłych inwestorów, jak również przygotowanie infrastruktury. I my to robimy. Uzbrajamy tereny, wykonujemy drogi dojazdowe i przygotowujemy plany zagospodarowania przestrzennego tak, ażeby można było na tych terenach budować. Poszukujemy inwestorów, ale to jak gdyby nie tylko kwestia pensjonatów czy kwestia czy lokali gastronomicznych. To jest również stworzenie możliwości dalszego rozwoju, jeśli chodzi o narciarstwo. Mamy przygotowany na przykład zupełnie jeden stok w Stroniu, Krzyżnik, niedaleko właśnie zalewu, gdzie jest plan zagospodarowania przestrzennego, gdzie potrzeba tylko właściwie inwestora i można właściwie od ręki rozpocząć budowę jeszcze jednego ośrodka narciarskiego. Również przygotowujemy plan zagospodarowania dla Góry Młyńsko, czyli jak połączenia pewnych tras narciarskich Bolesławów, Kamienica z Kletnem. Tutaj mamy pewne problemy z lasami państwowymi, ale myślę, że z nimi też się uporamy i będzie możliwość inwestowania w ten ośrodek. My też stawiamy na rozwój turystyki, deklarują leśnicy. Ale zaraz dodają, rozwój tak, ale bez rabunkowej interwencji w przyrodę. Nasze tereny mają szczególne walory, przepiękne walory widokowe, walory lecznicze. Mamy tutaj uzdrowisko Lądek Zdrój na naszym terenie i naszą gospodarkę wręcz musimy prowadzić pod kątem wykorzystywania też tychże walorów. Dlatego też mamy bardzo dobrze urządzone obszary leśne pod kątem turystycznym. Szereg szlaków turystycznych, na które zezwoliliśmy na ich przeprowadzenie. Dbamy o te szlaki, urządzenia turystyczne na tych szlakach. Są to szlaki piesze, rowerowe. Nawet mamy taki dosyć długi, przebiegający przez kilkanaście nadleśnic szlak do turystyki konnej. Jest szereg przepięknych miejsc związanych i z wodą, i z szemrzącymi potokami, i miejsc widokowych, takich jak na przykład na Śnieżniku, na hali pod Śnieżnikiem, na naszych drogach leśnych jest wiele uroczych miejsc, gdzie się można zatrzymać i kontemplować, prawda, zjawiska te przyrodnicze, krajobrazowe. Bardzo ciekawe miejsce. Las jest otwarty dla ludzi, dostępny i my ludzi naprawdę zapraszamy do lasu. Można połączyć ochronę lasu z rozwojem atrakcji turystycznych? Tu się to udaje. Najnowszy pomysł to budowa szlaku do narciarstwa biegowego. Bez wycinki drzew trasa ma być poprowadzona istniejącymi już drogami leśnymi. Przygotowujemy w tej chwili projekt i już go realizujemy, budowy sieci ścieżek narciarstwa biegowego. Zakupimy ratra, który będzie robił ślad i będą te ścieżki przygotowane. Trasa do narciarstwa biegowego niemal w całości poprowadzona będzie przez Śnieżnicki Park Krajobrazowy. Zajmuje on powierzchnię 28 tysięcy 800 hektarów. Swoim terenem obejmuje gminy Stronie Śląskie, Lądek Zdrój, Złoty Stok, a we fragmentach gminę Bystrzyca, gminę Wiejską Kłodzko, aż po gminę Międzylesie. Obejmuje on ochroną aż trzy górskie pasma, oprócz masywu Śnieżnika także Góry Bialskie i Złote. Pod względem krajobrazowym i przyrodniczym jest on wyjątkowy w skali całej Polski. Mamy tutaj bardzo dużo takich różnych perełek, począwszy od właśnie krajobrazowych po architektoniczne, ze wskazaniem też różnych takich bardzo ciekawych gatunków flory i fauny. I mamy takiego, na przykład mamy tutaj jedyne stanowisko Orchis Militaris, takiego storczyka, który tylko występuje w naszym obszarze. W Tatrach i w masywie Śnieżnika występuje kozica, więc to też wskazuje, jakby, że ten obszar jest właśnie
właśnie niezwykły. Mamy takie malownicze skałki, które niezwykle ubogacają, tak stwarzają nie tylko mamy tą panoramę gór, ale i właśnie podkreślone jest takie osobliwe smaczki czy uroki tego terenu. Oprócz tego mamy przepiękny kanion rzeki Wilczki w Międzygórzu z tym wodospadem. To też przyjeżdża się i ktoś, kto wchodzi do wodospadu i od dołu patrzy na te ściany skalne, krzemianowe wysokości 15-20 metrów, no to jakby to jest taki, rzeczywiście kłania się ta przyroda przed nim. To naprawdę robi duże wrażenie. No i to wszystko jest porośnięte pięknie lasami bogatymi. Są takie kawałki koło Kletna, w Górach Bialskich, koło Międzygórza, takie przestrzenie, że na jednym niedużym kawałku ziemi mamy kilka siedlisk. To jest też taki ewenement w skali kraju i to też świadczy o dużej różnorodności i to właśnie to jest ten magnes, który przyciąga turystów, że właśnie w tym terenie przyroda jest atutem właśnie turystycznym również. Myślę, że to jest to, po co chcemy tutaj przyjechać. Wybierający się w okolice masywu Śnieżnika mogą wybrać, czy chcą odwiedzić bardziej uczęszczane miejsca jak szczyt Śnieżnika, czy też miejsca całkowicie dzikie. To jest naprawdę coś niezwykłego. Spotkanie właśnie takiej chmary jeleni. Czasami tam w zimie pojawia się też niedźwiedź, ale to bardzo rzadko. To też jakby świadczy o tej niesamowitej przyrodzie tutaj. Ochronę przyrody i turystykę, ja myślę, że to może iść w parze, że właśnie to, że mamy zidentyfikowane pewne gatunki roślin, zwierząt, to nam pozwala podjąć pewne działania, żeby ocalić to od tego, żeby nie zniszczyć pewnych cennych wartości przyrodniczych, a jednocześnie możemy pokazać, wyeksponować, możemy tak poprowadzić gospodarkę w tym terenie, żeby ochronić to, co mamy najcenniejsze, a jednocześnie, żeby ludzie normalnie mogli tutaj funkcjonować, żeby żyć, żeby te społeczeństwa normalnie się tutaj rozwijały. Dowodem na to, że można pogodzić ochronę przyrody i turystykę z gospodarką, jest działalność Nadleśnictwa Lądek-Zdrój. Tu udało się pogodzić pozyskiwanie drewna, ochronę zwierząt i roślin, a jednocześnie turysta nie jest w lesie traktowany jak intruz. Powierzchniowo gospodarujemy aż na niemalże 17 tysiącach hektarów. To jest duży, duży obszar. Gospodarkę, jaką tutaj prowadzimy głównie pod kątem powszechnej ochrony lasów. To jest dominujący temat związany z gospodarką leśną. Takimi priorytetami jest ochrona, ciągłość produkcji leśnej. Musimy dbać o to, żeby wszystkie nasze tereny były cały czas zielone. Prowadzimy odpowiednie sposoby gospodarowania w starszych drzewostanach. Możemy prowadzić tylko tak zwane rębnie częściowe. Polegają one na tym, że usuwanie starodrzewiu przebiega przez kilkadzieści lat. Pod starodrzewiem zaczyna wzrastać nowe pokolenie i dopiero jeżeli ono osiągnie odpowiednie wymiary, możemy usuwać stary drzewostan. U nas dominującym gatunkiem, jak w górach polskich, jest świerk. W tej chwili jest jego aż 80%, to jest za dużo. My przebudowujemy drzewostany świerkowe, wprowadzając głównie gatunki liściaste, buka głównie, jawora, ale też i jodłę. Staramy się jak najbardziej zróżnicować, ale dostosowując do potrzeb siedliskowych gatunki drzew, które tutaj wprowadzamy. Nasi poprzednicy z uwagi na szybki zysk wprowadzali totalnie tutaj świerka, co okazało się później bardzo szkodliwe. W masywie Śnieżnika przyrodę podziwiać można nad, ale też pod powierzchnią ziemi. Odkrytą w roku 1966 jaskinię niedźwiedzią w Kletnie co roku odwiedza 70 tysięcy turystów. Podziemny świat podziwiać można także w udostępnionych korytarzach dawnej kopalni uranu,
a rządni wrażeń turyści prowadzeni przez zawodowych przewodników wejść mogą do sztolni na co dzień niedostępnych. Podziemna trasa turystyczna została udostępniona zwiedzającym w roku 2002. Turyści wchodzą do miejsc, które jeszcze pół wieku temu otoczone były ścisłą tajemnicą. Co roku w Kletnie spotykają się też znawcy minerałów, by wziąć udział w mistrzostwach w ich poszukiwaniu. Impreza ściąga turystów nie tylko z Polski, ale też z zagranicy. Dla poszukiwaczy skarbów ziemi w Polsce nie ma lepszego miejsca. Znajduje się tu najwięcej w Polsce minerałów. Nawet bez specjalistycznego sprzętu można trafić tu na fluoryt, hematyt, magnetyt, ametyst, a nawet kryształ górski. Myślę, że dla takich turystów, specjalistów w różnych dziedzinach to jest niesamowity poligon doświadczalny. Myślę, że można tutaj w tym terenie przeżyć niezwykłą przygodę. Jak ktoś lubi się wspinać, jak ktoś lubi pływać, wchodzić gdzieś do jaskiń i odnajdywać nowe gatunki, bo to ciągle jest w dynamice i ciągle pojawiają się nowe gatunki, na przykład owadów. Także to jest taki jeszcze ciągle niezbadany kawałek naszego kraju. Świeże powietrze, czysta woda, dzika przyroda, a do tego możliwość uprawiania sportów i rozwijająca się baza hotelowa. Wydaje się, że oferta turystyczna miejscowości położonych w masywie Śnieżnika jest kompletna. Miejscowi samorządowcy przyznają, że brakuje tu jednak miejsc, gdzie turyści po rowerowych czy narciarskich szaleństwach wieczorem mogą spędzać czas. Gdy powstaną, oferta turystyczna tej części Polski w niczym nie będzie ustępować ofercie najbardziej znanych polskich kurortów, a w wielu przypadkach będzie od nich znacznie lepsza.